Dziewczyny, zaplanujmy na dzisiaj jakąś przygodę. Nie! Najlepsze przygody są nieplanowane. Serio? Tak. No, może nie, bo jeśli nie zaplanujesz sobie, że warto wziąć plasterek i rozetniesz sobie głowę i nie masz komórki przy sobie, no to będzie słabo. No Ola, jak zwykle musi mieć wszystko należycie zaplanowane i w mega porządku. No ale może zacznijmy od przywitania. A jakoś pokoju nie ma w porządku? No nie ma. Cześć! 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 Tu kulturki, kulturki, czyli Ola, Maja i mama. Ola, Maja i mama. Zapraszamy do naszego podcastu Kulturki, Kulturki. Dzisiaj bardzo fajna książka Erna. Kulturki, Kulturki. Erna. Erna, czyli? Wyspa. Tam się podtytuł. Erna, nieplanowana przygoda. Przygoda. Dlatego też tak rozpoczęliśmy. Bo taki jest podtytuł tej książki, a autorem jej jest... Rafał... Bulski. Bulski czy Bulek? Nie, Bulek to bohater doktora Proktora. A tu jest Rafał Bulski, który napisał tą książkę. I teraz powiemy Rafał Kluski, żeby było zabawniej. Ja wymyśliłam Rafała Kluskiego. Rafał Kluski. Ja myślę, że najlepiej jak zostawimy autora takim, jakim jest. Bo nie ukrywamy, że książka nam się bardzo podobała. Bo ta nieplanowana przygoda była naprawdę super. Ale zacznijmy od początku. Ola, może przedstawisz nam bohaterów tej książki? Bohaterami tej książki są chłopcy, Wiktor i Tim. Myślę, że oni są tak w naszym wieku, chociaż ten Wiktor jest rok starszy ode mnie. Ma 10 lat. Pewnie ten Tim ma 8. No nie jestem taka pewna, oni po prostu mówili młodszy brat. Więc skąd wiadomo, że on na przykład nie jest o 4 lata młodszy, albo że nie jest na przykład o rok młodszy? No to nie ma aż takiego znaczenia. Wiemy, że jest młodszy i wiemy, że chodzi do szkoły, więc zasadniczo musi mieć 7 lat na pewno. Tak, bo tam było 10-letni Tim i jego młodszy... 10-letni Wiktor i jego młodszy brat Tim. Tak. Dobra. Mamy dwóch bohaterów, tak. Ale czy mamy jeszcze... Tak, jest jeszcze ciotka Matylda, oni mieszkają w Nowym Jorku razem z ciotką Matyldą. Jest jeszcze taki pan, co nie pamiętam jak on się nazywa, ale jest on... szoferem. Szoferek. Szoferek. No i to mniej więcej... Kto to jest szofer? Szoferka zwykle. Szoferka, szofer. Szofer to jest taki, który podwozi jakby na zlecenie kogoś różne osoby. Tak jak autostop? Takie jak możecie nam płacić. Takie jak kogoś własna taksówka. Tak, dokładnie. Taki kierowca własny. Autostop? Wsiadam sobie? Nie, tak nie jest. Tylko kiedy pani powie, jak to jest taksówka tej pani, to ona mówi autostop, to tylko ona może wyśnieć. No tak. Pani Matylda, ciotka Matylda miała swojego kierowcę. Miała swoje auto i swojego kierowcę, który ją podwoził w różne miejsca w Nowym Jorku, tak? Bo mieszkają w Nowym Jorku. Tak, bo ja bym powiedziała, że to są właśnie ci czterej bohaterowie, którzy na razie w tym, na początku są najważniejsi, a potem to może powiem jeszcze bohaterów. Dobrze. Tak? Będę mogła ja teraz powiedzieć kawałek tej historii, co się tam działo. Oni mieszkali w kamienicy ze swoją ciotką. Raz byli w szkole, no normalnie było w szkole, to ten przyjechał ten taksówkarz po nich, no i oni powiedzieli, kim jesteś, i on powiedział, że jest taksówkarzem ciotki Matyldy, no i szoferem, dobra, szoferem Matyldy, no i oni tam chcieli pojechać, a oni zapytali się, dlaczego ciotka nas nie odebra, dlatego, że on powiedział im, że powie im w samochodzie, i oni pojechali. No i oni się zapytali, no co się stało? No i powiedział, włamali się do jej domu, no i ciotka się broniła swoją laską, uderzyła wszystkich, ale jeden tylko przetrwał i uderzył ją jeszcze w głowę i musiała jechać do szpitala. Ja myślę, że warto powiedzieć jeszcze, skąd oni się wzięli w tym Nowym Jorku, bo oni... Mieszkali w Polsce. No właśnie, bo oni nie są rodowitymi Amerykanami, tak? Czyli... Nie urodzili się tam, tylko oni są... Polakami, ten Tim i Wiktor. No właśnie. I ta ciotka też.
No właśnie, ale mieszkają w tym Nowym Jorku. Powiedzcie mi jeszcze, co się stało z rodzicami Wiktora i Timona. Zaginęli. Nie wiedzieli, nie wiadomo, co się z nimi stało. Po prostu pewnego dnia zniknęli i nie wiadomo, co się z nim stało. Dokładnie. No i oni zobaczyli taką taksówkę, która za nim goniła. Ta taksówka. Nie, to był samochód. Taki samochód. Taki zielona furgonetka, można powiedzieć. Taka zielona furgonetka. Zielona? No, była zielona. Maja zapamiętała, że była zielona. Serio? No, była. No i wysiedli z niej trzech panów. Jeden był rudy. To ważne. No, a ten Tim? Rudzielec! O nie, rudzielec! Bo on nie lubił rudych osób. No, a ta zawsze ta ciotka chciała mu dowalić później, że temu, bo on ją walnął, więc ona chciała mu potem dowalić. Ale jeszcze do tego wrócimy. Ale no, kim byli? Bo mnie to ciekawe, dlaczego oni za nimi jechali? Co oni chcieli zrobić? Dlatego, że oni chcieli ich porwać, bo chcieli przychytrzyć, żeby oni poszli do nieprawowitych dziadków, tylko do jakby człowieka, który jest obcy im, ale mówili, że to naprawdę są ich dziadkowie. Czyli chcieli ich przechwycić, bo okazuje się, że są ważnymi osobami, że ta rodzina Tima i Wiktora to są ważne osoby. Tak, a w takim razie, że tam była, jak podjechała do nich, to Tim, moje ulubione w całej książce było to, że Tim podpalił tą przypałką głowę temu rydaczowi. I potem ten rydaczek, jak oni go następnym razem spotkali, to miał taką wielką bliznę. No, czyli go tam nieźle chłopaki sobie dali radę z takimi bandziorami. No i Wiktor walął takiego jednego z brązowymi włosami książką. No, niezła akcja była, co? I to było tak, że nie pamiętam, który z nich, ale jeden z nich miał, Wiktor chyba, kijem do bejsbola, miał odbijać w ich stronę piłeczki, żeby ich spowolnić. No tak, tak. Słuchajcie, jest pościg za chłopakami, ale oni gdzieś jadą w jakimś kierunku. Co zaplanowała ciotka i kto jeszcze się pojawia? Tam się pojawia koleżanka ciotki. Ale jaki to jest plan? Oni mają się wydostać z tego Nowego Jorku, gdzie? Mają pojechać na lotnisko. Do Francji. Mają... A nie do Paryża? Mieli przecież tam i tam... Do Londynu akurat. Ale... Do Londyna mieli pojechać. No i tam mieli spotkać swoich dziadków. Oni mają się dostać, chcą się dostać do Polski. Tak, z powrotem, ale... do swoich dziadków, bo się okazuje, że mają dziadków w Polsce. Oni wcześniej o tym nie wiedzieli. Czyli mają jakąś rodzinę. I ciotka Matylda i dziadkowie wymyślili plan, jak ich przetransportować na przykład do Polski. Tylko, że to było takie coś, że najpierw oni polecieli do Londynu i potem z przesiadki chyba jeszcze gdzieś. No, pojechali do Polski. Nie. I jeszcze była Praga po drodze. Tak, do Pragi. Bo oni, i ten plan się tak zmieniał w trakcie, żeby trochę oszukać tych bandziorów, co ich chcieli złapać. Ale nie powiemy, jakie tutaj fotele zastosowali chłopcy i ci wspólnicy ciotki Matyldy i dziadków. Nie powiemy również, jak to się wszystko... A ta ciotka Matylda naprawdę nie była ich prawdziwą ciotką, bo ona była siostrą ich dziadka. Ona była siostrą. No, taką babcią cioteczną bardziej była. Nie ciotką. No ale to nie ma aż takiego znaczenia dla akcji, bo była, ona ich wychowywała. Ale ostatecznie docierają Tim i Wiktor do Polski, prawda? I tam dopiero zaczyna się dziać. Prawda? Znaczy, tu już się dużo bardzo działo po tej drodze, bo tam była akcja za akcją. Sensacyjna, można powiedzieć. I chłopaki sobie tam świetnie dawali radę, mimo swojego wieku. Ale w końcu docierają do Polski i tu dopiero zaczyna się przygoda. Taka jeszcze większa przygoda. Prawda? Bo pojawiają się dziadkowie. Tak? Jak się nazywali dziadkowie? Antonina i August. Ale naprawdę to nie był ten August, ani tam nie było Antoniny, więc nie powiemy, bo to było bardzo ciekawe, co się tam stało, więc co to była Erna, jakie tam jest, może to był jakiś kraj, nikt o tym nie wiedział, co tam żyło, no i takie...
No, to czyli jest... tam się bardzo dużo dzieje. Oni ostatecznie trafiają do swoich dziadków, ale tutaj też mieli jeszcze po drodze duża przygodę. Przygad. I ostatecznie też trafiają, znaczy dowiadujemy się, co to jest ta Erna tytułowa, tak? Czyli co na tej Ernie się dzieje. Co możemy powiedzieć? Możemy zdradzić na pewno, że właśnie jest tam bardzo dużo przygód, że mamy dużo nawiązań do historii, prawda? Mhm. Jakie tam czasy, można powiedzieć, że się pojawiają? To są takie czasy, no normalne, tylko takie... No takie średniowiecze, bym powiedziała. Takie wojenne trochę. Rycerze, prawda? Tak. Jakieś bitwy. Zamki, zamek tam przecież się też pojawia, tak? No chyba nawet... Ale może nawet więcej niż jeden zamek. Ale nie powiemy, kogo to był zamek, bo potem wszystko się zdradzi i nikt nie będzie chciał czytać te książki. No wiadomo, ale możemy też jeszcze zdradzić, myślę, że pojawia się chyba trochę magii, prawda, w tej książce? No, trochę, ale bardziej bym powiedziała, że to jest taka jednak, jakby niektóre osoby są magiczne, ale raczej dużo takiej magii, jak na przykład wróżki, nie ma nie tutaj. Ma. Ale są zwierzęta, które są magiczne. No, zwierzęta, jakieś stwory takie, tak? Stwory. Różne stwory. No sam tam też ten magiczny preparat się pojawia. Nie powiemy, jakie miał działanie, bo bardzo ciekawe miał działanie. Ale to już musicie się dowiedzieć. Ale tylko wam powiem, cuchnął jak cała łowica ryb. A to ten drugi magiczny preparat. Ja pomyślałam najpierw o tym pierwszym, ale to faktycznie ten drugi cuchnął jak cała łowica ryb. Więc Maja od razu wiedziała, że... Że cuchnął. Że cuchnął. I chyba aż poczuła, jak czytaliśmy ten zapach niedobry. Zapach ryb. No ogólnie w ogóle warto wspomnieć o tym, że akcja się dzieje nad morzem. Nad Bałtykiem, prawda? W Gdańsku. Morzem Bałtyckim. No gdzieś w okolicach, prawda? W Gdańsku. Nie w Gdańsku, tylko w Ańsku. Znowu nawiązanie do Bulka. Ale... Albo chociaż w Cańsku. Tak, nie gwalicie. Tak, myślę, że warto powiedzieć o tym, że no, przygoda opisana przez pana Rafała w tej książce jest niesamowita. Dzieje się, tak można powiedzieć, na pograniczu światów. Na pograniczu. Takiego prawdziwego i magicznego. Ale bardziej jednak przechodzi na ten prawdziwy, można powiedzieć. No, ludzie chodzą do szkoły, no mają przedstawionka, no. Więc właśnie samoloty są możliwe, no. Trochę ten Tim i Wiktor właśnie z takiego prawdziwego, można powiedzieć, świata nagle przeskakują w ten taki świat. No tam... Który, no, według tej książki on jest jakby tuż obok, tak? I to jest fajne, natomiast... Że jakby nieodkryty. Tak, że właśnie jest taki nieodkryty, że my po prostu o nim nie wiemy. A teraz nie słyszycie? I to jest super. I dużo jest tam takiej fantazji, prawda? Właśnie tych fantastycznych stworów, trochę magii. No i to wszystko tworzy taką fajną mieszankę, że powiem Wam, że ja jako dorosły tak się wkręciłam w tą książkę, że nie mogłam przestać jej czytać i nie mogłam... Bardzo chciałam się dowiedzieć, jak ta historia się zakończy. A mogłaś by na przykład inne książki, na przykład jak seria Jędrek, też przeczytać? Myślę, że mogłabym. Ale chyba ciągle by usłyszałaś ciągle powiedzonka. Co wam się najbardziej, dziewczyny, w tej książce podobało? Jak on przypalił włosy temu... To taka sytuacja. A co wam się, jakby jak w całą książkę, wiecie, to co wam się najbardziej podobało? To ta sytuacja. Ta sytuacja mi się podobała. Mi się podobało to, że oni ciągle musieli uciekać. Dziecka! Że cały czas było szybko, prawda? Nawet po tej, wiecie, szybko, się samolotem, no to i tak musieli uciekać. Szybko, szybko, szybko wstawaj, szybko, szybko, i ciągle, było takie napięcie, że takie po prostu, że chciało się aż więcej czytać. Tak, cały czas było w takim napięciu, prawda, że co się za chwilę wydarzy? Myślę, że jakbym sama to czytała, to bym pewnie była tak zaciekawiona, żebym... ale myśmy razem to czytali, to bym chyba przeczytała cały dzień jedną książkę. Chociaż wydaje mi się, że ona była dość długa. Tak mi się też wydaje, że... To jest tego typu książka, która po prostu jak wciągnie na początku, to cały czas trzyma taki wysoki poziom... Ale my ciągle byliśmy przed komputerem, a to bardzo niedobrze dla naszych oczu. Nie, czy po prostu czytałam, akurat tą książkę czytaliśmy z czytnika, e-booka. Większość e-booków czytamy ja przynajmniej czytam z takiego specjalnego urządzenia, które no, jest trochę mniej niezdrowe, bo ten ekran tak nie świeci. Natomiast akurat tą książkę czytaliśmy bezpośrednio z tabletu,
no co powiedzmy było złe, trochę niezdrowsze dla mojego wzroku, ale dałam radę i tak byłam wkręcona w tą książkę, że czyli ciężko było niektóre przestać. Niektóre książki czytamy z papieru, niektóre słuchamy i niektóre czytamy jako e-booki. Ale dokładnie najlepiej, tak, kiedy czytamy z papieru. No, ja też lubię czytać z papieru, natomiast też doskonale wiemy, że jak podróżujemy gdzieś, to jest nam wygodniej po prostu zabrać tablet i czytnik, zajmują trochę mniej miejsca, a przy okazji, no też jak ja już na przykład nie mogę czytać, bo już to trwa tak długo, to wtedy możemy sobie włączyć jakiegoś audiobooka z tabletu i też jest okej. A czy Erna była audiobookiem? Nie ma. Mamo, ale ja Ci tak powiem, że ja tak też trochę, to jest taki mój punkt widzenia, ale że jak czytam jakby książkę, to bardziej mnie ona zawsze wciąga taka z papieru, bo tak jeszcze jedna strona, jeszcze jedna strona. No tak, tak jest. Taka, aż się nie zorientuję, że przeczytałam już całą książkę. Mhm. Że tak, miało być tylko jedna strona. Cała książka poleciała. Dokładnie. Mi się podobali, powiem Wam jeszcze bohaterowie tej książki właśnie. Po pierwsze ci tajemniczy, o których nie będę opowiadać, bo super są wykreowane różne ciekawe postaci, których tak naprawdę w wielu... Jakby to było coś nowego, że jeszcze w innych książkach takich nie spotkałam. Trochę bym powiedziała, że trochę tak te stwory były podobne jak w Narnii. No może trochę, tak właśnie takie nawiązania trochę do Narni, trochę może do Baśnioboru. Do Baśnioboru wcale. Trochę do jakichś takich książek, które jeszcze dziewczyny nie czytały, jakieś fantazje. Na przykład? Tak, to, no na przykład takie ciekawe stwory, w Harrym Potterze też się przecież pojawiają różne ciekawe stwory. Teraz sobie tak przypominam takie jedno podobieństwo do jednych stworów, które też się pojawiły w tej książce. Ciekawa jestem, czy Wy też to wyłapiecie. A, ja wiem już. Takie, coś mają wspólnego z wodą. Myślę, że Wy też to może wyłapiecie w trakcie czytania tej książki. Super też bohaterowie dziecięcy, bo no tutaj dziewczyny mogły bardzo łatwo się utożsamić, mimo tego, że to byli chłopcy. Ale podobna różnica wiekowa, podobna różnica, bym powiedziała, też charakterów, że takie... Bardzo łatwo było sobie, jak to się mówi, wejść w buty chłopaków i przeżywać te przygody razem z nimi, prawda? Mhm. Tak można było pomyśleć, a co ja bym zrobił na jego miejscu? No dokładnie. Ja bym przypalił mu głowę 3 razy zamiast 1, no i do tego walnąłby go w łeb. No. No Maja. Ja byś zaszalała na pewno. Ja się teraz tak zastanawiam, o jakie morskie stwory Ci chodziło? Ale no to zaraz sobie o tym porozmawiamy, już nie będziemy naszych słuchaczy tutaj naprowadzać bardziej. Komu byś się poleciły tę książkę? Do dzieciom tak około, bo mogłyby się bać tak od 6, chociaż też warto to słuchać z rodzicami albo czytać. Od 6 do tak 11-12 lat. Ja myślę, że tak, z rodzicami warto, ale też dlatego, że rodzicom też się spodoba. Ja tak myślę, bo mi się bardzo podobało. A Maju, ty komu byś poleciła tę książkę? Z rodzicami warto, bo oni mogą za was przeczytać, a wy możecie wygodnie leżeć. Mhm. Ja bym poleciła od 5 do 13-12 lat. Mhm. A komu byście poleciły, nie tak patrząc ze względu na wiek? Kogo może ta książka zainteresować? Ja myślę, że to może zainteresować wielbicieli przygód, ale też osób, które tak się interesują takimi starymi czasami. Osoby, które się interesują historią, też to na pewno nie ja, to na pewno nie ja. Bitwami, bo tam były wspomniane wojny krzyżowe na przykład, tak? Ale właśnie takich miłośnicy takich starych czasów, historii, zamków, tajemnic zaklętych w zamkach. Myślę, że na pewno znajdą tu dużo dla siebie w tej książce, prawda? No i powiem Wam, że ja troszeczkę mam nadzieję, bo ta książka się tak skończyła jeszcze z takim niedopowiedzeniem. Za 5 gwiazdek. Dobra, tak, na 4,5. Myślę, że no ja trochę mam nadzieję, że pojawią się kolejne części. Nie wiem jak Wy. No ja też, bo tam to często są takie książki, że autor nawet jeśli nie będzie wiedział, czy będzie kolejna część, to pisze tak, jakby ona miała być. Pa! Chyba czas zakończyć ten odcinek. Historyczny trochę, ale też przygodowy. Pa! Pa! Pa!
Pa. I życzymy Wam dnia pełnego przygód. Pa, pa. Tych planowanych i nie. Pa.